Dzień dobry Państwu. Łączymy się dzisiaj zdalnie z panią Katarzyną Bryczkowską, od 20 lat związaną z organizacjami pozarządowymi, w których działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Pani Katarzyna jest ekspertką i trenerką w programie Pacjenci Pro i ekspertką do spraw szkoleń w projekcie IPFRON Plus. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o public affairs. No właśnie, czym jest i na czym polega i na jakich wartościach się opiera? No więc jeśli chodzi o public affairs, to jest to, że tak powiem, jedna z działek public relations, dosyć wąska działka zakresu public relations, która dotyczy współpracy długotrwałej, w miarę spójnej i sensownie przemyślanej z przedstawicielami władz publicznych różnych szczebli. I właściwie public affairs to jest, że tak powiem, sztuka budowania i podtrzymywania tejże relacji z administracją publiczną, tak mówiąc krótko. Jest to dosyć istotny element dla organizacji pozarządowych, ponieważ one bardzo często realizują zadania własne gmin, powiatów i dosyć istotne jest to, żeby były w dobrej relacji z przedstawicielami tejże administracji. A niech pani powie, jakie korzyści mogą odnieść organizacje ze znajomości narzędzi public affairs? To może tak, w trzech słowach się nie da tego ująć, natomiast zapraszamy na szkolenia w naszym projekcie, programie IPFRON Plus. Tam będzie dosyć dużo na ten temat, jeśli Państwo na to szkolenie trafią. Natomiast korzyści są ewidentne, bo po pierwsze pozwalają zbudować strategię public affairs. Po drugie, dobrze jest rozumieć, w jaki sposób docierać do poszczególnych szczebli administracji publicznej, ale też w jaki sposób budować dialog, bo to nie chodzi tylko o chodzenie i rozmawianie, chodzi tylko też o budowanie relacji, o budowanie wpływu, o świadomość tego, co się dzieje w legislacji, czyli tak zwany monitoring legislacyjny. Jeśli chodzi o narzędzia public affairs, to dopasowujemy je do celów, które sobie formułujemy w zakresie, znaczy adekwatnie do tego, na jaki problem chcemy odpowiedzieć, czy wokoło jakiego problemu chcemy współpracować z administracją publiczną. I tutaj w public affairs musimy mieć świadomość, że docieramy do różnych poziomów, to znaczy możemy współpracować na poziomie samorządowych, jednostek samorządów terytorialnych, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, na poziomie ministerialnym, rządowym, ale też na poziomie Sejmu, Senatu, czy też Parlamentu Europejskiego. I teraz w zależności od tego, jakie mamy cele, jakie mamy założenia, to będziemy dobierać inne narzędzia polityki czy strategii public affairs. No i tak na dobrą sprawę, ja tutaj mówię o tym po to, żeby Państwa zachęcić do udziału w naszych szkoleniach, w waszych warsztatach, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. Natomiast na pewno istotne jest to, że warto się przygotować, warto rozeznać mapę interesariuszy i pod kątem tego, z kim rozmawiamy i co chcemy osiągnąć, przygotowywać sobie narzędzia. A właśnie, wspomniała pani o strategii i jakby pani mogła rozwinąć ten wątek. Jakie są jej składowe, o czym należy pamiętać podczas jej planowania w przypadku organizacji pacjentów? Dobrze, to tak na dobrą sprawę, to istotne są organizacje pacjentów, ale nie tylko. Po prostu, kiedy chcemy zaplanować taką strategię, to po pierwsze powinniśmy mieć świadomość, nazwać sobie i zdiagnozować dobrze problemy, którymi się chcemy zająć. Czyli nazywamy problem, nazywamy jego przyczyny, zastanawiamy też się nad skutkami problemu, którym się zajmujemy. To jest pierwszy element. Później ważne jest, żebyśmy sobie postawili cele związane z tym problemem. No bo jeżeli diagnozujemy cel i widzimy, że, znaczy problem, i widzimy, że on jest trudny, no to teraz istotną rzeczą jest to, żeby zastanowić się, okej, to co chcemy z tym zrobić, w jaki sposób i teraz po co. I dobrze postawione cele, tak na dobrą sprawę, wytyczą nam metody i narzędzia, które chcemy dobrać do strategii public affairs.
Czyli jak mamy cel, to wtedy zastanawiamy się, ok, to jak go osiągnąć, do kogo z tym pójść, w jaki sposób porozumiewać się z władzami publicznymi. Czyli mówiąc krótko, cały plan operacyjny będziemy dopasowywać do celów, które sobie wytyczyliśmy, a cele wytyczyliśmy w kontekście problemu, które chcemy rozwiązać. O tak to mniej więcej takie rzeczy powinniśmy wziąć pod uwagę. A jakie znaczenie ma wizerunek organizacji w kontekście planowanych działań Public Affairs? Wizerunek organizacji jest istotny z tego względu, że można powiedzieć, że jak cię widzą, tak cię piszą. To jest takie stare powiedzenie i w gruncie rzeczy mocno przekłada się na to, czego ludzie od nas oczekują, czego się spodziewają. Może się to też przekładać na stereotypy, jakimi się kierują, wchodząc z nami w relacje. W związku z tym istotne jest to, żeby mieć świadomość, jaki my mamy wizerunek jako organizacja, jaki chcielibyśmy budować wizerunek, jak chcemy być odbierani, do jakich tematów chcemy być zapraszani i, że tak powiem, na jakie przestrzenie chcemy mieć wpływ. I dobrze jest się zastanowić w związku z tym, co my budujemy, jaki wizerunek sobą przedstawiamy, bo niestety zdarza się czasami tak, że w ferworze walki, w ferworze realizacji zadań operacyjnych nie myślimy o tym, że zamykamy się w pewnej przestrzeni, w tematyce, w bańce i ludzie zaczynają nas postrzegać jako takich trochę odklejonych od rzeczywistości albo takich, którzy nie rozumieją innych przestrzeni poza tą naszą. I ten brak takiego myślenia o tym, jaki my mamy wizerunek, z czym my wychodzimy do ludzi, niekiedy blokuje dialog. I w kontekście public affairs to jest jednak dosyć ważne, żeby się zastanowić, skoro działamy i chcemy rozwiązać jakiś problem, to zastanówmy się, jak nas widzą ci przedstawiciele władz publicznych i czy na przykład jesteśmy dla nich godni zaufania. Więc to są też aspekty, nad którym zastanawiamy się podczas naszych szkoleń. To były kwestie wizerunkowe, ale to jakby kolejne pytanie jakby rozszerza kwestię dobrych praktyk, znaczy tego, co powinniśmy robić właśnie, więc co można, czego należy się wystrzegać, wdrażając strategię public affairs w organizacji pacjentów? Dobrze, to czego się należy wystrzegać, to moim zdaniem takie poczucie, że my jesteśmy NGO-sem, w związku z tym nie musimy się jakoś profesjonalizować, wysilać, tylko po prostu pójdziemy i zawalczymy tam o coś. Problem polega na tym, że możemy być wtedy mało skuteczni, bo na przykład zbyt chaotycznie komunikujemy wtedy nasze cele. Czyli tego należy się wystrzegać. Po drugie, może być tak, że stosujemy jakieś metody, narzędzia nieadekwatne do instytucji, do której poszliśmy. Czyli w gruncie rzeczy nie rozumiemy ścieżki, jaką powinniśmy przejść i poniekąd możemy być niezrozumiani albo potraktowani jako ludzie nie do końca przygotowani, że tak powiem. Więc należy się wystrzegać czegoś takiego jak nadmierny spontan, jak to się mówi kolokwialnie. Warto też zastanowić w związku z tym, do kogo my chcemy trafić. I taki błąd, który się pojawia jako zła praktyka, to jest taka próba trafiania do wszystkich z tym samym. I w końcu ludzie mówią, o Boże, co za męczące towarzystwo, ciągle nas zamęczają tym tematem, a właściwie nie wiadomo, o co im chodzi. Więc dobrze by było, żebyśmy nie sprawiali takiego wrażenia. I też w czasie naszych szkoleń robimy coś takiego jak mapowanie interesariuszy. I kiedy mamy mapę interesariuszy, to wtedy zastanawiamy się, którzy są bliżej nas, którzy są dalej nas i w jaki sposób porozumiewać się z poszczególnymi interesariuszami w kontekście tematu, który akurat nas interesuje. I to jest dobra praktyka. Więc można powiedzieć, że dobrą praktyką jest przygotowywanie się, czyli zbadanie tego otoczenia interesariuszy, zastanowienie się, jak do nich docierać i też wykorzystywanie różnego rodzaju ciał dialogu, komisji, czy, że tak powiem, specjalnie stworzonych bytów obywatelskich, które usprawniają dialog pomiędzy nami a administracją publiczną. To też jest bardzo dobra praktyka, bo
jeżeli jesteśmy na przykład w Komisji Dialogu Społecznego albo w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego jako organizacja pacjencka, to znaczy, że nam zależy, że się udzielamy stale, że się udzielamy regularnie i że na przykład jesteśmy już znani. I wtedy uwiarygadniamy się jako organizacja, która działa na rzecz konkretnych pacjentów. W związku z tym podczas naszych szkoleń też zastanawiamy się nad tym, jaką akurat konkretnie strategię chcemy przyjąć jako organizację, która działa na rzecz takich czy innych osób bądź problemów. Więc tak jak pan widzi, nie ma jednej odpowiedzi, natomiast można się zawsze przygotować, zastanowić i ja bym polecała coś takiego. Zanim zajmiemy się public affairs, to może trochę najpierw poczytajmy. Po drugie, spróbujmy się skonsultować, przygotować profesjonalnie i wtedy wyruszajmy do akcji, że tak powiem. Na pewno zminimalizuje to ryzyko takiego chaotycznego wizerunku. Jasne. A jeżeli już wyruszymy do akcji, to w jaki sposób dbać o dialog, relacje i potrzeby w relacjach z decydentami w ochronie zdrowia, środowiskiem lekarskim, przedstawicielami władz, członkami parlamentu? Czy jest na to jakaś złota recepta? W jaki sposób dbać o dialog? No więc złota recepta, to nie wiem, czy jest złota, ale na pewno jest taka, że jeżeli już rozpoczynamy dialog, to dobrze by było, żebyśmy po pierwsze jednak byli w stałym kontakcie, albo żeby było wiadomo, jak się z nami kontaktować, żebyśmy, jeśli zaczynamy jakiś temat, czy pracę nad jakimś tematem, to żebyśmy jednak ponawiali kontakt, czy umawiali się w taki sposób, że na przykład będziemy się dowiadywać o postępy prac, albo żebyśmy dawali do zrozumienia, że monitorujemy właśnie legislację, czyli procesy legislacyjne, to też jest możliwe. Czyli jeśli chcemy dbać o dialog, to nie powinniśmy nagle znikać, tylko powinniśmy gdzieś próbować być w stałej relacji. Najlepiej jest też wyznaczyć przedstawicieli od konkretnego tematu, czy takie osoby, które już nasi interesariusze poznali, kojarzą, mają wizytówki czy jakieś namiary i wiedzą, że mogą się zwrócić do tej czy innej osoby, która konkretnie jest kompetentna do prowadzenia tematu. To jest ważne. I wydaje mi się, że powinniśmy też w momencie, kiedy ludzie wchodzą z nami w kontakt, w jakiś sposób współpracowali, powinniśmy na przykład robić takie rzeczy jak podziękowanie za spotkanie, wysłanie jakiegoś maila przypominającego czy podsumowującego spotkanie. No i też ważna rzecz, odpowiadajmy na wiadomości, odpowiadajmy na maile, nie po tygodniu, miesiącu, czy nie wiem, dwóch tygodniach, tylko rzeczywiście starajmy się dbać o to, żeby odpowiadać na różne komunikaty dosyć szybko, najlepiej tego samego dnia, czy następnego, bo to jest dbanie o dialog, to znaczy istotne jest to, żeby nasi partnerzy dialogu, czy partnerki mieli poczucie, że to nie jest tak, że chcemy tylko załatwić jakąś sprawę, ale faktycznie szanujemy tę drugą stronę. No i też ważna rzecz jest taka, żeby dobrze być przygotowanym i nie sprawiać wrażenia, że zależy nam tylko na dofinansowaniu naszych problemów. Chociaż rzeczywiście pieniądze bywają ważne i często nam na nich zależy. Na jakimś udziale, że tak powiem, finansowym w naszych przedsięwzięciach. Natomiast warto to dobrze uargumentować i w tym dialogu pokazywać, jaki szerszy interes społeczny dotyczący naszych pacjentów czy osób, na rzecz których działamy, stoi za tymi naszymi gdzieś tam potrzebami. Bo wydaje mi się, że to czasem jest komunikowane w sposób uproszczony czy nadmiernie zawężony do kwestii finansowych i stąd potem pojawia się taki nie zawsze korzystny stereotyp mówiący o tym, że te NGO-cy to ciągle tylko o pieniądze proszą, a za mało wybrzmiewa, dlaczego akurat te środki są ważne. Więc na to bym zwróciła uwagę, żeby niekiedy przemyśleć kroki w taki sposób dyplomatyczny, w duchu kultury dialogu, tak żeby obydwie strony miały poczucie szacunku. Wtedy zwiększa się szansa dbałości o ten dialog.
A cała reszta no to też są strategie dotarcia czy podtrzymywania kontaktu i to będzie troszeczkę zależało od tego, na jakim poziomie się komunikujemy. Inaczej pracujemy i współpracujemy z samorządem lokalnym, z jednostką samorządu terytorialnego, no a inaczej z posłem, z europosłem, tak, czy europosłanką. Także tutaj zapraszamy też na szkolenie, wtedy pogłębimy, że tak powiem, te zagadnienia. No właśnie i na koniec jeszcze takie pytanie. Jakie szkolenia poleciłaby Pani organizacjom pacjentów, które chcą rozwijać wiedzę i dążą do profesjonalizmu, nie tylko z zakresu public affairs? Znaczy public affairs to jest tak na dobrą sprawę wąski wycinek naszej Akademii Pacjenci Pro, do której bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ w gruncie rzeczy tam bardzo kompleksowo traktujemy temat rozwoju i profesjonalizacji organizacji. I poza szkoleniami, które tam proponujemy, możliwe jest też korzystanie z doradztwa indywidualnego i z coachingów, co jest istotne w kontekście takiego indywidualnego podejścia do problemów organizacji, bo organizacje są w różnych momentach rozwoju, mają czasami gdzieś tam kryzysy, problemy i nie zawsze na szkoleniu, gdzie jest tam kilkanaście osób, jest szansa pochylić się nad tym wszystkim. Dlatego zachęcamy, żeby brać udział w ścieżkach, które proponują pacjenci pro i też korzystać ze wsparcia indywidualnego. To na pewno, natomiast bardzo serdecznie jako ekspertka do spraw szkoleń w systemie IPFRON Plus zapraszam Państwa do zainteresowania się szkoleniami z zakresu właśnie systemu IPFRON Plus, które ruszą na jesieni. Będą to szkolenia finansowane przez Unię Europejską, przepraszam. Ale zapraszam do nich dlatego, że wszystkie NGOsy, które starają się o dofinansowanie z PFRON-u, będą musiały poznać ten system. Bo jest to system, w którym staramy się o dofinansowanie, ale też prowadzimy wniosek i rozliczamy w nim wniosek. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa już teraz na portal ipfronplus.pfron.org.pl. A później do szkoleń, bo jeśli rzeczywiście będziecie aplikować o środki i chcecie robić to skutecznie, to dobrze jest zapoznać się z systemem na naszych szkoleniach. Także zapraszam serdecznie wszystkich. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu zaproszonych za zaproszenie i Pani Katarzyna, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia w czasie coachingów, szkoleń, warsztatów. Zapraszamy Państwa serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.